Karolina Grabowska, witam w Wiadomościach Beskid News. W dzisiejszym wydaniu. Nowy ordynariusz. Czy czeka nas referendum w Cieszynie? Przygotowania do zimy na Dębowcu. Katyńskie spotkanie w Włókniarzu. Jesienna edycja targów pracy na ATH. Repertuar Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Przegrana z liderem Orlen Ligi. Zaczynamy! W miniony piątek w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie edukacyjne z młodzieżą współorganizowane z rodziną katyńską. Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu organizatorzy zaprosili młodzież z bielskich szkół. Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu Andrzeja Wajdy Katyń. Organizatorzy podkreślali, że spotkanie miało charakter nie tylko edukacyjny. Jednym z głównych celów było uwrażliwienie młodzieży. Papież Franciszek mianował nowego biskupa diecezji bielsko-żywieckiej. Ksiądz profesor Roman Pindel, lektor Wyższego Seminarium Duchowego w Krakowie, zastąpił na tym stanowisku biskupa Tadeusza Rakoczego, który przechodzi na emeryturę. Zima tuż, tuż. Ośrodki narciarskie przygotowują się na przyjęcie narciarzy i snowboardzistów. Renowacja wyciągów i tras narciarskich. Te prace widać wszędzie tam, gdzie już niedługo będziemy mogli cieszyć się z uroków zimy. A jak to wygląda na jedynym jak na razie bielskim stoku? Miłośnicy białego szaleństwa, a przede wszystkim właściciele stoków i wyciągów z niecierpliwością wyglądają pierwszych przymrozków i opadów śniegu. Przed nowym sezonem wiele ośrodków poddano modernizacji. Nie inaczej było w bielsko-bialskim ośrodku rekreacyjno-narciarskim Dębowiec. Dębowiec ma być jeszcze bardziej przyjazny dla narciarzy. Wyciąg dla najmłodszych pasjonatów narciarstwa przeniesiono z górnej części stoku na dolną część trasy. W miejscu wyciągu powstanie wyczekiwany przez wszystkich fanów snowboardu snowpark. W tym sezonie pojawią się także obiekty gastronomiczne i serwisowe. Jest też jedna zła wiadomość. Spółka Zjad planuje podnieść ceny biletów i karnetów. Jednak mamy nadzieję, że te ceny nie uderzą po kieszeniach narciarzy i nie przyczynią się do osłabienia atrakcyjności ośrodka. Czy na kilka miesięcy przed nowymi wyborami samorządowymi cieszyniacy będą mieć nowego burmistrza? To pytanie zadaje sobie chyba już każdy mieszkaniec tego miasta. Czym naraził się Mieczysław Wszczurek swoim wyborcom? Zaczęło się od listy 14 zarzutów, jakie Klub Radnych Niezależni wystosował pod adresem Mieczysława Wszczurka. Burmistrzowi Cieszyna zarzucano m.in. niegospodarność i błędne decyzje. Najwięcej emocji budził jednak zarzut dotyczący tragicznego stanu dróg wynikającego z realizacji projektu kanalizacji. I na nic się zdały tłumaczenia burmistrza, że aby było lepiej, najpierw musi być trochę gorzej. Skutek? Część cieszyniaków chce odwołania burmistrza. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania burmistrza dwoją się i troją, by nakłonić jak największą liczbę mieszkańców do poparcia tej inicjatywy. Pełnomocnikiem inicjatora referendum został Wojciech Błachowicz, brat zawodnika MMA Jana Błachowicza. Czy bratu słynnego fajtera i jego drużynie uda się osiągnąć sukces i na kilka miesięcy przed wyborami odwołać obecnego burmistrza? Czas pokaże. Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprasza już w najbliższą środę na 18. edycję Targów Pracy. Organizowane dwa razy do roku targi skupiają przedsiębiorców z różnych branż i jest to niewątpliwie okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów z pracodawcami. Targi są częścią projektu Sprężyna Kariery, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jakie atrakcje przygotował dla nas Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy jeszcze w tym miesiącu? Zobaczmy. W dniach od 21 do 23 listopada zapraszamy do Cieszyna i czeskiego Cieszyna na festiwal jazzowy. Wręczenie nagród i koncert kapel folklorystycznych odbędzie się w Kafe Muzeum 23 listopada podczas wieczoru ondraszkowego. Natomiast wszystkich miłośników talentu Anny German zapraszamy 28 listopada na konkurs piosenki tej znanej i cenionej artystki Ocalić od zapomnienia. W sobotę siatkarki BKS-u Aluprof Bielsko-Biała podejmowały u siebie lidera Orlen Ligi, zespół Chemika Police. Smaczku tej całej rywalizacji dodał fakt, że szkoleniowcem określanej mianem Dream Teamu drużyny Beniaminka jest niedawny trener Bielanek Mariusz Wiktorowicz. Niestety Bielanki nie poradziły sobie z rewelacją tego sezonu i przegrały z Chemikiem 0-3.
Naszpikowana gwiazdami drużyna z Polic ograła nasze zawodniczki do 17, 15 i 20. To już wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszam już w środę na kolejne wydanie wiadomości. Do zobaczenia.